Radio Koncik. Mieszkanie Plus jest krokiem w kierunku podniesienia standardu życia Polaków, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Rozwoju i Finansów wbił symbolicznie łopatę pod budowę 170 mieszkań na wynajem w Gdyni w ramach programu Mieszkanie Plus. Wicepremier podkreślił, że jest to kluczowy projekt dla rozwoju Polski. Ja sądzę, że on za 2, 3, 4 lata i oczywiście później jeszcze bardziej doprowadzi do tego, że będziemy budowali w Polsce o kilkadziesiąt, a może nawet ponad 100 tysięcy mieszkań rocznie więcej niż do tej pory. A to naprawdę zmieni relacje gospodarcze i relacje społeczne w Polsce. Dlatego dla mnie jest to oczko w głowie. Program Mieszkanie Plus to rządowy system wsparcia, który ma opierać się przede wszystkim na budowie i tanim wynajmie mieszkań. Ma on zastąpić wygaszony w przyszłym roku program Mieszkanie dla Młodych, który zakładał rządowe dopłaty w zakupie pierwszego lokalu mieszkalnego. Obecnie, choć nie ma jeszcze regulacji prawnych dotyczących programu Mieszkanie Plus, ruszyły już pierwsze inwestycje. A wicepremier Mateusz Morawiecki będzie gościem audycji Aktualności Dnia o godzinie 13:10. Zmiana konstytucji może być odłożona na kolejną kadencję, poinformował wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Na antenie radiowej Trójki wyjaśnił, że ma to związek z brakiem parlamentarnej większości w tej sprawie. Aby zmienić konstytucję, potrzebna jest większość co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli chodzi o zmianę konstytucji, to my nie mamy większości, nawet z partiami, które są skłonne zmieniać konstytucję, jak KUKIZ-15, takiej większości w Sejmie nie mamy i w związku z tym ta zmiana konstytucji ewentualnie może być odłożona dopiero na kolejną kadencję. Oczywiście powstaje w tym momencie pytanie, czy należy pracować nad jakimiś projektami, czy należy powołać komisję konstytucyjną. To jest zawsze już decyzja polityczna. Tak czy siak tej konstytucji w tej kadencji widać wyraźnie nie uchwalimy. Tymczasem prezydent Andrzej Duda na łamach prasy poinformował, że jego wystąpienie do Senatu w sprawie referendum konstytucyjnego jest przesądzone. Prezydent chce, by plebiscyt odbył się 11 listopada 2018 roku. Polacy mieliby się wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej państwa, m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu i Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej. W ocenie najwyższego przedstawiciela państwa polskiego propozycja prezydenta w nowej konstytucji powinna być wzmocniona ze względu na silny mandat społecznego wyboru. Poseł Adam Abramowicz z PiS-u apeluje do rządu o podjęcie szybkich decyzji w sprawie obywatelskiego projektu wprowadzającego zakaz handlu w niedzielę. Polityk podkreśla, że czas działa na niekorzyść. Strona społeczna również uważa, że prace nad przepisami idą zbyt wolno. Obecnie projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele. W ostatnim czasie pojawiły się jednak pomysły ograniczenia handlu w 2 niedziele w miesiącu, a także skrócenie czasu pracy w tym dniu. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Wspierania Patriotyzmu Ekonomicznego opowiada się za ograniczeniem handlu we wszystkie niedziele. Dodaje, że rząd powinien wprowadzić jak najszybciej całościowe bądź częściowe rozwiązanie w tej sprawie. Jeżeli jednak z jakichś powodów rząd uważa, że trzeba to wprowadzać powoli, to część posłów z naszego zespołu też tak uważa, no to, że lepiej spróbować i po roku zobaczyć efekty, żeby uspokoić tych krytyków, no to wprowadźmy to częściowo, czyli albo 2 niedziele wolne, 2 robocze, albo handel do 13 w niedzielę. Tylko podejmijmy jakąś decyzję, bo to zawieszenie nie jest korzystne. No. Także proszę Państwa, akurat się sprawdzam, takie to butne to wszystko w tej Warszawie. Takie to butne, taki dziad się tam wiercił koło mnie, że ja nie patrzyłam, ale czuję, że jakieś to takie butne. I to wszystko dlatego, że z Ostrobramskiej. Ostrobramska, ulica Nowa, Katolicka, Ostrobramska. Jakie to butne. Dajcie spokój, kupa śmiechu. Co my tu się będziemy dziwić. Wymienię jednak szereg wyjątków. Niech oni się zamkną w niedzielę, niech idą do kościołów. To wtedy, dlatego tak, takie to wściekłe, bo te dziady, one nie chcą się przyznać, że są katolikami i po prostu lawirują, a to tu, a to tam do kina chcieliby pójść, a to by chcieli do teatru pójść, albo że już pieniędzy nakradli, więcej mają, czy nawet może i pół uczciwie zarobili, to mogą pójść tu, mogą pójść tam i tak się gapią, że to ci nędzarze, to nie mają, a my mamy.
mamy. No wystarczy, że taka Rumunka ze mną jechała tam na Górczewski pod Oszą-Wola Park. Coś taka podobna ulica do tej Ostrobramskiej, tutaj na Prawe Południe. Tam Górczewska na Woli. Rumunka mówi, ja to mam piwo 10% i cały litr, a tych to nie starczy. Nie stać na to piwo. Ja mówię, ukradłeś to piwo w sklepie. No to dlaczego taki głupi jesteś? No, nie mają wyobraźni, nie mają wyobraźni. I to wszystko, wiesz, chodziło do kościołów, no ale Rumunka Ireczek mówi, do kościoła to ja nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. Żona nadpalona, że ten dzwon koniecznie trzeba w tej chwili wyjąć na zewnątrz, to będzie dosyć...